Oczyszczalnia ścieków w Uzdowie, a właściwie jej najstarsza część, zostanie zmodernizowana. Wszelka niezbędna dokumentacja została już sporządzona, a gmina Działdowo czeka już tylko na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski konkursów na realizację tego typu inwestycji. Będzie modernizowana ta najstarsza część, czyli 20-letnia część tej oczyszczalni. Nie zakłóci to pracy tej oczyszczalni, dlatego że dobudowany w roku 2002 nowy bioblok w tej oczyszczalni całkowicie wystarcza na dzień dzisiejszy na te potrzeby, które są, więc możemy wyłączyć starą część oczyszczalni, przejmie te obowiązki ta nowa część, a w tym czasie modernizować, remontować. Również do tego obiektu, do tej inwestycji będzie rozbudowa obiektu socjalno-administracyjnego, a mianowicie będą dobudowane będzie piętro i tam będą znajdowały się pomieszczenia biurowe Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i część pomieszczeń socjalnych. Także przenosimy z dwóch jak gdyby obiektów, z dwóch budynków, przenosimy wszystko do jednego obiektu na terenie oczyszczalni, więc będzie tam funkcjonował cały Zakład Usług Komunalnych. Gmina Działdowo realizuje szereg inwestycji związanych z kanalizacją. Oprócz oczyszczalni ścieków, modernizacji ulegnie również 16 przepompowni na terenie gminy, a sieć kanalizacyjna przybędzie w Burkacie i Filicach.